Witam cieplutko na moim kanale Szydełko Gabi. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do zrobienia chusty wzorem wirusa. Pokażę tutaj część mojej chusty, ponieważ jest duża, nie mieści się w kamerze. Może tutaj jeszcze Wam pokażę ten wzór. Zdaję sobie sprawę, że jest dużo filmików, które pokazują, jak wykonać wzór wirusa. Jednak ja chciałam podzielić się z Wami swoim wykonaniem, ponieważ ja tutaj sobie niektóre sprawy ułatwiłam. Pracuję na szydełku 3,5 mm i wykorzystam włóczkę Alison May, to jest 100% akryl. Chusta z tej włóczki wychodzi delikatna, miła w dotyku i przede wszystkim nie gryzie. Zapraszam ze mną do dziergania. Rozpocznę od wykonania pętelki i 10 oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz będę wykonywała na tym kółeczku, muszę wykonać 20 słupków. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, od razu sobie będę wrabiała tą niteczkę. I jeszcze muszę wykonać 19 słupków. Muszę dziergać dosyć ciasno, bo te słupki mają mi zająć połowę tego kółeczka. Dziesięć, jeszcze 10. Dziewiętnaście i 20. Tak. Pierwsze okrążenie skończyłam. O, jeszcze nie. Tak. Teraz drugie okrążenie. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Odwracam robótkę i będę się wbijała między te słupki. Drugie okrążenie również będzie składało się z 20 słupków. Thank you.
i 20. Następne okrążenie to są 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. I wbijam się między te słupki, wykonam 20 słupków, które będą oddzielone jednym oczkiem łańcuszka. 3, 4. Oddzielam te słupki jednym oczkiem łańcuszka i będzie ich 20 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Całe okrążenie proszę wykonać. Teraz zabieram się do czwartego okrążenia, czyli robię 3 oczka łańcuszka i jeszcze 10 oczek łańcuszka. Czyli w sumie łańcuszek składa się z 13 oczek łańcuszka. Odwracam robótkę i teraz nie wbijam się w ten pierwszy słupek ani w drugi. Przechodzę między drugi a trzeci. Wykonuję pół słupek. Wychodzi nam tutaj taka duża pętelka. 5 oczek łańcuszka i znów omijam 2 słupki i wbijam się między te następne 2. 5 oczek łańcuszka, omijam 2 słupki, wbijam się pół słupkiem. 5 oczek łańcuszka i tak samo. I teraz jestem już na połowie. Teraz muszę wykonać takie duże łuki. 10 oczek łańcuszka. 2 słupki omijam, wbijam się pół słupki. I jeszcze jeden taki łańcuszek składający się z 10 oczek łańcuszka. I omijam 2 słupki, wbijam się. Po prostu nie wbijam w słupki, bo wygodniej mi jest między tymi słupkami wbijać się. I teraz musimy wykonać 3 łańcuszki po 5 oczek łańcuszka. 5 oczek łańcuszka, wbijam się za tymi dwoma następnymi słupkami. Znów 5 oczek łańcuszka, wbijam się. I jeszcze raz powtarzam 3, 5 i wbijam się. I teraz zostały mi tutaj 2 słupki. Teraz muszę wykonać taką dużą pętelkę, jak tutaj z przodu. Czyli 10 oczek łańcuszka. I jeszcze słupek. Nawijam niteczkę i wbijam się. Można się tutaj wbić. Może jednak wbijemy się tutaj, żeby to się trzymało. I wykonuję słupek. Czyli tak, tutaj z przodu i z tyłu mamy taką dużą pętelkę. Później mamy po 3 pętelki, po 5 oczek łańcuszka, 2 duże po 10 oczek łańcuszka i znów po 5 oczek łańcuszka. Teraz na tych pętelkach będę wykonywała słupki. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. W tej pętelce wykonam 10 słupków. 2.
10 słupków. Następnie przechodzę pod tą pierwszą pętelkę, która z 5 oczek łańcuszka i pół słupek. 5 oczek łańcuszka pod następną pętelkę, pół słupek. I 5 oczek łańcuszka pod następną pętelkę, pół słupek. Teraz już nie robię żadnych oczek łańcuszka, tylko nabieram niteczkę na szydełko i w tej dużej pętelce wykonuję 10 słupków. Dziesięć. I od razu przechodzę do tej następnej pętelki. Wykonuję również 10 słupków. Dziesięć i po tą pętelkę przechodzę następną pół słupki. 5 oczek łańcuszka pod następną pętelkę pół słupek. 5 oczek łańcuszka pod tą ostatnią pętelkę pół słupek. I nabieram niteczkę na szydełko, od razu tutaj przechodzę na tą ostatnią pętelkę i wykonuję 10 słupków. I tak wygląda już kawałek naszej chusty. Następnie 3 oczka łańcuszka za słupek, odwracam robótkę i znów będę się wbijała między te słupki, wykonując słupki. Czyli tutaj wykonam na tym pierwszym łuku 10 słupków. 3, 10. Dwa, cztery, sześć, osiem, 10. Teraz przechodzę pod tą pętelkę oczko z półsłupek. 5 oczek łańcuszka pod następną pętelkę półsłupek. Nabieram niteczkę. I tutaj wykonuję w sumie teraz, tutaj miałam 20 słupków i muszę wykonać też 20 słupków.
10, 11, 14, 19 i 20. I od razu przechodzę pod tą pętelkę z pięciu oczek łańcuszka i wykonuję półsłupek. Teraz robię pięć oczek łańcuszka i pod tą następną pętelkę półsłupek. I jeszcze tutaj miałam 10 słupków i muszę wykonać też 10 słupków. Jest to włóczka dosyć gruba, szydełko też jest dosyć grube i to szybko to idzie. I jeszcze jedno okrążenie, zanim zaczniemy znów powtarzać te nasze wzory. Czyli teraz już wykonuję 3 oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę i będę wykonywała słupek oczko łańcuszka. Słupek oczko łańcuszka. Cztery. 5 oczko łańcuszka, słupek. 9 oczko łańcuszka i 10. I od razu przechodzę, tutaj mi została już tylko jedna pętelka, pod tą pętelkę półsłupkiem i na następny ten łuk taki. Teraz tutaj mam 20 słupków, które będą oddzielone oczkiem łańcuszka. Słupek, oczko, łańcuszka. I tak 20 razy.